W Galerii Ołtarzyckich Sław gościmy dzisiaj kolejnego idola publiczności tutaj z Alei Unii 2, tym razem przede wszystkim z lat 80. Moim gościem jest Jacek Dziober. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jacku, jakie są Pana najwcześniejsze wspomnienia związane z ŁKS-em? O, wspomnień jest bardzo dużo, bo to już w szkole podstawowej bodajże się zaczęło, kiedy to trener Tylak mnie wypatrzył i sprowadzał do łódzkiego klubu sportowego jako takiego ucznia szkoły podstawowej. To bodajże, nie wiem, nie skłamał, ale piąta klasa chyba szkoły podstawowej. I tutaj właśnie na ŁKS trafiłem. Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to było tuż przed meczem, który odbył się tutaj na ŁKS-ie. Polska-Irlandia. Chyba coś w tym stylu i właśnie miałem okazję po raz pierwszy podawać piłki z boku bieżni, także wspomnienia piękne. Jaka była pierwsza reakcja, jak usłyszał Pan zaproszenie na treningi łódzkiego klubu sportowego? No na pewno fajne ciarki przeszły po ciele, bo wcześniej grałem w Tęczy Łódzkiej dzięki panu Miaskowi, który prowadził WF w szkole podstawowej. I tak też można powiedzieć, bezproblemowo przeszedłem z Tęczy do łódzkiego klubu sportowego. I tak to się, można powiedzieć, zaczęło. A które podwórko, które boisko osiedlowe było tym takim pierwszym, gdzie Pan te takie niezbędne szlify zdobywał i ten charakter piłkarski zaczynał sobie wyrabiać? No Redkinia, Brus, tutaj wszystkie okolice związane z piłką nożną, dla mnie bardzo blisko, bo w tych laskach się kopało piłki. Bramki były między drzewami robione i ustawiane, więc myślę, że tutaj każdy zakamarek Redkini no dobrze znam. Jakimi umiejętnościami, jakimi cechami przekonał Pan do siebie wtedy trenera Tylaka, żeby zaprosił Pana na zajęcie? Tak, ja myślę, że to było bardzo fajne, bo trener zostawiał dużo, dużo swobody, dużo wolności w swoich poczynaniach, więc to było bardzo, bardzo takie fajne podejście, bo nie było takiego rygoru taktycznego, że tak powiem, i ta młodzieńcza fantazja miała swoje ujście, więc to było bardzo, bardzo fajne i komponował te wszystkie umiejętności danych zawodników do swojego zespołu trener Tylak, więc to wszystko jakby tak płynnie przechodziło. Była w ogóle opcja, żeby Jacek Dziober uprawiał inny sport niż piłkę nożną? Myślę, że nie. Nie było szans. Ja od początku byłem za piłką nożną i zresztą moim idolem był Stasiu Terlecki, więc później już w trakcie kariery, kiedy już no to miejsce w pierwszym zespole ŁKS-u było zapewnione, bardzo często trenowaliśmy razem po treningach i mieliśmy okazję razem ze świętej pamięci Stasiem mieszkać w jednym pokoju hotelowym przed spotkaniami, więc bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo ciepło wspominam te chwile. W takim razie dopytam od razu, jak zapamiętał Pan właśnie Stanisława Terleckiego, jakie obrazki w głowie ma Pan z nim związane? Wszystko, co pozytywne, wszystko, co najlepsze. Myślę, że człowiek też o wielkim sercu, może też niespełniony ze względu na warunki, w jakich przyszło uprawiać tą dyscyplinę sportu i czasy, jakie wtedy panowały, więc ale ja go zapamiętam, miałem okazję być u niego w domu prywatnie, jako bardzo ciepłego, rodzinnego człowieka i takiego, który swój czas potrafił poświęcić innym. Trafił Pan do ŁKS-u do wyjątkowo utalentowanego rocznika. Utalentowanego, wielu zawodników z tego rocznika, z którym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, z trenerem Tylakiem, grało później w pierwszym zespole ŁKS-u.
No i nie ukrywam też, że trafiłem na głębokie wody dzięki też świętej pamięci już trenerowi Jezierskiemu do pierwszej drużyny, no z takimi ludźmi jak Tomaszewski, Bulzacki czy Marek Dziuba. No to też było wyzwanie i no niesamowita sprawa. Co pamięta pan ze swojego debiutu w seniorskiej drużynie UKS-u? A to było w Sosnowcu, bodajże pierwsze spotkanie, w którym zadebiutowałem chyba, tak? Na wyjeździe. Pamiętam, że zmiana została zrobiona, kiedy był rzut rożny dla Sosnowca i straciliśmy bramkę. I myślę, że to takie pierwsze liźnięcie takiej poważnej piłki. Niezbyt szczęśliwe, ale nie, wręcz przeciwnie. Pierwsze koty za płoty, pierwsze minuty zaliczone w pierwszej lidze, więc wszystko na tak. Miał pan wtedy 17 16, lat. 16, nieskończone 17, 16 i nie wiem ile miesięcy, nie pamiętam. Tak, co wtedy usłyszał pan od trenera przed wejściem na boisko? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Nie pamiętam i chyba dobrze, że trenerzy nie wbijali wtedy jeszcze aż tak bardzo, masz robić tamto. No bo nie wiem, czy to by miało przełożenie na poczynania wojskowe. Łatwiej było zadebiutować na obcym boisku niż przed własną publicznością? Ta presja była mniejsza? Szczerze powiedziawszy, nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy, bo tak człowiek był pochłonięty tymi emocjami, że w tak młodym wieku dostał szansę w takiej drużynie jak Łódzki Klub Sportowy, więc to było zupełnie drugoplanowe. A swoją pierwszą bramkę dla UKS-u seniorskiego pan pamięta? Szczerze nie. Nie pamiętam. A jeżeli chodzi o sam ten turniej, na którym zdobyliście właśnie Mistrzostwo Polski juniorów, co z niego pan zapamiętał? No to na pewno mecz rewanżowy w Starogardzie, tak, w Wieżycy. No niesamowita sprawa i sędziowanie Wita Żelazki. No ten mecz generalnie utkwił w pamięci, bo puchary już były przygotowane dla przeciwników. No ale sprawy potoczyły się zupełnie inaczej i tam przypieczętowaliśmy to nasze zwycięstwo i gospodarze musieli jak najszybciej przegrawerować wszystkie puchary. Po słowetnych rzutach karnych tam zwyciężyliśmy, więc no ten mecz też tak jakoś utkwi w pamięci. Z anegdotami. To przypomnijmy jeszcze innych znanych uczestników tamtego spotkania. No na pewno Jarek Bako, Darek Nowacki, Marek Wojciechowski, Julek Kruszankin. No wielu chłopaków wtedy utalentowanych w tej grupie było. Wtedy też już po drodze do tego finału mieliście mocnych przeciwników: Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok, Stal Rzeszów. Także ta droga po złoto była wyboista. Tak, ale ja myślę, że trener Tylak wpoił nam już taki charakter zwycięski. My podchodziliśmy do meczu, że musimy ten mecz wygrać i każdy z kolei, który przychodził. I w tamtym czasie jakoś nie było mocnych. Poza tym to, że Jarek Bako grał już w pierwszej drużynie, to, że ja grałem w pierwszej drużynie, to, że była okazja trenowania innych zawodników z pierwszą drużyną, to też miało jakby swoje oddziaływanie na przeciwników i wiedzieli, z kim mają do czynienia i myśmy po prostu szli jak po swoje. Właśnie, rzadko się zdarza, żeby aż tylu przedstawicieli jednego rocznika trafiło od razu do seniorskiej drużyny. Tak, to był dobry rocznik. To był dobry rocznik i no, jak mówią czasami, że właśnie trzeba trafić w rocznik, tak wysieje jakby talentami i trzeba je tylko poskładać i zmobilizować do tego, żeby poświęcili jednak kawałek swojego życia na przychodzenie na treningi i na pracę i to wszystko. Dużo przyjaźni jeszcze z chłopakami z tamtej drużyny się zachowało?
No myślę, że ciężko teraz powiedzieć, że tak, bo gdzieś te drogi się porozchodziły i różnie się pokończyły losy niektórych zawodników. Pamięta pan, co wtedy dostaliście za zwycięstwo, jakie nagrody? Oj tak, wtedy dostaliśmy Grundig, radio odtwarzacz taki kasetowy, zegarek, oczywiście rosyjski. No i chyba to wszystko. Rok 82, debiut w seniorskim UKS-ie, rok 83, Mistrzostwo Polski juniorów z UKS-em, rok 84, kolejne bardzo ważne wydarzenie w pana karierze, Mistrzostwa Europy 18-latków i brązowy medal dla reprezentacji Polski. Tak, to też było osiągnięcie dość, to jakoś szybko ta kariera się toczyła, tak można powiedzieć, że jak z bicia strzelił. Te mistrzostwa też były bardzo, bardzo fajne dla nas. Tak z perspektywy czasu troszeczkę mam do siebie pretensje, bo bardzo blisko byliśmy tego finału upragnionego na tych mistrzostwach. Graliśmy w mecz z Węgrami i taka była dziwna sytuacja, że nie pamiętam już kto, ale nie wiem czy nie Marciniak, wychodził na sam z bramkarzem i bodajże bramkarz obronił i ja dobijałem i piłka poszybowała ponad poprzeczką i ten mecz przegraliśmy 1-0. To było przy stanie 0-0. Myślę, że gdybym wtedy piłki nie dotknął, sędzia podyktowałby rzut karny dla nas i byśmy dowieźli zwycięstwo być może do końca. Ale i tak to trzecie miejsce myślę, że było sukcesem dla nas. Nie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata ze względów politycznych. To była porażka, można powiedzieć, dla nas, spowodowana oczywiście polityką. Natomiast no szkoda, że tak się nie stało. Kto wtedy stanowił razem z panem o sile tamtej drużyny narodowej? No na pewno wspomniany Marciniak przeze mnie, Wójtowicz, no chłopaków było wielu i Tomek Jasina wtedy jeszcze i Romek Kosecki, no wielu chłopaków, którzy później w swoich klubach grało w pierwszych drużynach. Pana trenerzy z tych lat młodzieńczych podkreślali, że naturalna szybkość i wytrzymałość to takie główne pana boiskowe cechy. Pan jeszcze coś by dodał znaczy, do tego? Tak się utarło, że przede wszystkim szybkość, tak, szybkość, wytrzymałość. A ja bardzo dużą uwagę przywiązywałem technice. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne, przyjęcie piłki, odegranie, możliwość grania i lewą i prawą nogą. To też dzięki między innymi Stasiowi Terleckiemu nastąpiło, bo dużo trenowaliśmy właśnie tą lewą nogę i można powiedzieć, że po czasie większość ludzi uważało, że jestem lewonożny. Także to było bardzo fajne. Zresztą jeden z trenerów, już nie pamiętam, który, ale nie wiem, czy to nie był nawet jeden też z ulubionych moich trenerów, Andrzej Strejlał, kiedyś nie powiedział, że jak chcesz grać dobrze w kadrze, to graj dwoma nogami. I tak się stało, do tego dążyłem i później to przynosiło naprawdę, naprawdę fajne efekty. W połączeniu z szybkością tą sławetną. To jacie zagrania, jacie zwody były takimi firmowymi w wykonaniu Jacka Ziobera, przypomnijmy. To znaczy ja takiego swojego typowego nie miałem. To było wszystko jakby obserwując i patrząc na przeciwnika, ponieważ nie było problemu dla mnie odejście na lewą czy na prawą nogę, więc w zależności od tego, jak się ustawiali przeciwnicy w tą stronę, ja jakby odlatywałem im na boisku, więc nie było takiego typowego, który by mnie cechował. Mówiliśmy, że bardzo szybko się toczyły te wydarzenia na początku pana kariery. Radził pan sobie bez problemu właśnie z tymi coraz większymi oczekiwaniami, z coraz większą rozpoznawalnością? To znaczy tak, ja nie miałem, życie pewnie zmieniło nie miałem, szybko. Nie, jakoś nie miałem z tym problemu. Nigdy nie,
można powiedzieć, nie sprawiałem kłopotów, jakby powiedzieć, wychowawczych, tak? Za bardzo sodówka mi nie odbiła. Za bardzo byłem skoncentrowany może na tym, co robię i to mi sprawiało bardzo wielką, wielką frajdę. I to też dzięki moim rodzicom, dzięki świętej pamięci mamusi i tacie, z którym toczyłem niesamowite dyskusje i kłótnie. Tata zawsze mówi, co ty grałeś dzisiaj, nic nie grałeś tam. Ja mówię, poczekaj, ja ci pokażę następnym meczu. I takie motywujące. Umiał wywołać sportową złość. Tak, umiał wywołać tą sportową złość i taką chęć pokazania, że jak jeżeli ja uważam, że dobrze grałem, ty mówisz, że źle, no to jak to coś nie gra. Więc taka sportowa złość była bardzo fajna i następnym meczu już mówił dobrze, już masz rację. Więc mówię, takie skupienie na tym, co się robi, było bardzo, bardzo dobre i jakby wszystkie rzeczy poza boiskiem nie skupiały mojej uwagi. A pokus chyba nie brakowało, bo akurat ten ŁKS z lat 80. to pod względem pozaboiskowym nie zawsze cieszył się dobrą sławą. No tak, oczywiście, że jedni zawodnicy podchodzili do tego tak, drudzy zupełnie inaczej. Jedni żyli z dnia na dzień albo dniem teraźniejszym. No takie są charaktery w grupie i trzeba też to uszanować. Więc najważniejsze jest to, że kiedy wychodziliśmy na boisko, tworzyliśmy, można powiedzieć, jakiś tam monolit i to było najważniejsze. A na której pozycji na boisku pan się czuł najlepiej, bo występował i w pierwszej linii, i jako skrzydłowy? Tak, no ja zaczynałem jako napastnik u trenera Tylaka, więc strzelałem mnóstwo bramek jako junior, jako trampkarz. Później trener Jezierski wystawiał mnie jako tego bocznego pomocnika i tak już można powiedzieć zostało. Co prawda później w seniorskiej piłce też grałem jako napastnik. I te pozycje właśnie z przodu jako ten atakujący były mi najbliższe. Aczkolwiek raz zdarzyło się we Francji nawet zagrać z potrzeby jako środkowy pomocnik i o dziwo w sportowych gazetach France Football czy L'Equipe dostałem bardzo dobre noty, z czego sam byłem kompletnie zaskoczony. Mówił pan na początku, że pana idolem był Stanisław Terlecki. Na kim dzisiaj by się mały Jacek Dziober wzorował? To byłby Robert Lewandowski, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy jeszcze jakiś inny zawodnik? Na pewno zawodnik, który ma wolność na boisku, który może pokazać 100% swoich umiejętności. Czyli generalnie skłaniałbym się ku Messiemu i skłaniałbym się ku Ronaldo. To jednak zawodnicy, którzy nie są przyporządkowani do danej pozycji. Wiadomo, że są ofensywnymi zawodnikami, atakującymi zawodnikami, ale czy to jest skrzydłowy, nie można powiedzieć. Czy to jest środkowy napastnik, też nie można powiedzieć. Więc takie pozycje właśnie najbardziej jakby mnie skłaniają. Wyłamujące się wszelkim schematom. Tak, schematom, dokładnie. Jak określiłby pan ten ŁKS z lat 80., do którego pan trafił już jako senior? Niespełniony dla mnie, bo ŁKS miał potencjał niesamowity i było doświadczenie, i była młodość. No bo biorąc pod uwagę zawodników takich jak no, kiedy ja wchodziłem, Bulzacki, Dziuba, tak, i Marian Galant i inni zawodnicy, gdzie przy nich była młodzież, czyli ja, czy Sławek Różycki, no bo te roczniki 60. i wyżej, no to nie uważam, że już byli zawodnikami starszej daty, czy Witek Węclewski. Czy inni. To była taka fajna mieszanka, taka mieszanka wybuchowa. No ale tak wspomniałeś, te sprawy pozaboiskowe też brały czasami górę.
Natomiast brakowało mi tego, że z UKS-em nie udało się czegoś zdobyć, czegoś fajnego, czegoś takiego namacalnego. Najbardziej żal tego sezonu 87-88, kiedy żeście super zaczęli rozgrywki i te puchary, to podium, nawet wicemistrzostwo o włos przegraliście. Dokładnie tak. To są właśnie te języczki uwagi, gdzie można było jeszcze wejść dalej na szczyt tej polskiej piłki, ale niestety nie było dane. No właśnie, bo podczas pana kadencji w UKS-ie, ten jeden sezon, kiedy UKS otarł się o tą ligową trójkę, jeden sezon, kiedy praktycznie do samego końca walczyliście o utrzymanie, a reszta to tak miejsca 6, 7, 8, 9, 10, w tym przedziale te emocje związane z sezonem się kończyły dla kibiców dosyć wcześnie. Tak. Myślę, że UKS był taką drużyną, która była szanowana, która była silna, wszyscy o tym wiedzieli, która mogła odebrać punkty każdemu, która mogła wygrać z każdym, ale brakowało tej takiej ambicji gladiatora, takiego zwycięzcy. Brakowało tego głodu jakby zdobycia pucharu, zdobycia bycia najlepszym. Takie zadowolenie z tego, co jest i niech tak zostanie, tak będzie najlepiej. To mnie troszeczkę tak raziło. A jak zapamiętał pan klimat derbów w Łodzi z lat 80? To są niezapomniane chwile, niezapomniane rzeczy. Pełne stadiony, czy to ten UKS-u, czy to ten na Widzewie. To pełne kibiców obydwu drużyn, obydwu musimy drużyn, podkreślić. Tak, obydwu drużyn, tak. I no, wyniki jakie były, to każdy wie, każdy może sobie sprawdzić. Ale to są mecze nie do zapomnienia naprawdę. I ja cały czas mówię, że te dwie drużyny to jest historia polskiej piłki i one powinny grać w jednej klasie rozgrywkowej i te derby ludzie powinni oglądać. Atmosfera derbów to był dla pana taki przedsmak tych emocji związanych już z europejską, międzynarodową piłką trochę? To znaczy, kiedy się oglądało w telewizji, na pewno tak. Dopóki się tego nie przeżyje, to jeszcze nie do końca. Ale to było właśnie to, o czym opowiadał mój tato, o czym opowiadał mój dziadek i inni starsi kibice, że takie cuda się zdarzały i takie cuda mają miejsce i mogą się zdarzyć. I fajnie było brać udział, być jednym z aktorów takiego widowiska. Które derbowe spotkanie gdzieś najmocniej utkwiło panu w pamięci? Na pewno tutaj u nas 3-3 bodajże. Wynik dziwny i dziwne reakcje kibiców. No i na pewno tutaj na tym stadionie ten mecz, gdzie strzeliłem bramkę Widzewowi w końcówce spotkania. 1-0 wygraliśmy wtedy i to też piękne wspomnienia. To był ten mecz, o którym mówi się, że przypieczętował spadek Widzewa potem do pierwszej ligi. Nie trzeba było tego mówić, ale tak. To był ten mecz. To był ten mecz i ta radość kibiców. Z jednej strony no normalna, tak? No bo to jednak UKS i pokazanie, kto jest mocny w Łodzi, kto jest najsilniejszy w Łodzi, a z drugiej strony brak tych derbów, no to też tak nie do końca, ale tak, satysfakcja pozostała na pewno do dziś. Którym trenerom, poza trenerowi zakładam Tylakowi i trenerowi Jezierskiemu, zawdzięcza pan najwięcej tu, jeżeli chodzi o tą pracę wykonaną w UKS-ie? Czy to zamykamy się przy tych dwóch nazwiskach? Nie, no na pewno. Ja chciałem powiedzieć tutaj, że zupełnie inaczej kiedyś trenerzy pracowali, bo trenerzy tacy jak Gutowski, Lirka, Chojnacki, jeżeli pominąłem któregoś, to przepraszam, ale
Wtedy była ekipa, oni spędzali tutaj na stadionie cały dzień. Obserwowali swoich chłopaków. Zastanawiali się, czy tych bardziej utalentowanych nie dać piętro wyżej. Więc oni tworzyli jakby też taki system trenerski, gdzie to było płynne, gdzie współpracowali ze sobą. I to było bardzo fajne. I myślę, że to też jest całe clue wtedy sukcesów ŁKS-u i to, że ŁKS miał tylu wychowanków. Ta właśnie praca tych trenerów, która odbywała się tutaj na obiektach ŁKS-u. To było bardzo, bardzo fajne, bardzo pozytywne. Ale na pewno trener Tylak to fakt. Trener Jezierski to też fakt, no bo wykazał się nie lada odwagą, tak, stawiając 16-latka i 7 miesięcy bodajże miałem, jak sobie dobrze przypominam, próbuję sobie przypomnieć, do pierwszej drużyny, więc na pewno oni. Przy tym swojej wrodzonej wytrzymałości te słynne ciężkie treningi pod okiem Leszka Jezierskiego, jak pan odbierał? No niestety, jak to się mówi, tamte czasy były takie, że jak się nie wybiegało, nie przeniosło ton ciężarów, to się nie grało. To miało mało wspólnego z piłką nożną, bardzo mało wspólnego z piłką nożną i można powiedzieć teraz, że no, z 5 lat grania śmiało gdzieś się zostawiło niepotrzebnie dzięki temu systemowi treningów, który wtedy istniał. To nie miało wspólnego nic z inwencją własną, z polotem, z techniką, ze szkoleniem piłkarskim, tak? Tylko nastawione na taki wyczyn lekkoatletyczny. No ale tak to było wtedy skonstruowane. Natomiast ciężko było to znieść, te treningi, no bo rzucając 16-latka, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, w grono takich tuzów, jak których wymieniłem wcześniej, do jednego worka z takimi samymi obciążeniami, z takim samym nasileniem treningowym, no to było zabójcze. To czasami to przychodziłem do domu i po prostu nie miałem siły nawet się rozebrać. W barwach ŁKS-u zadebiutował pan w seniorskiej reprezentacji Polski. Proszę trochę opowiedzieć o tych pierwszych chwilach. Zażył się na piersi. No, bardzo fajna chwila. Mecz pierwszy to bodajże z Irlandią, gdzie też miałem okazję do strzelenia gola i nie strzeliłem. Ale naprawdę to już było taka kulminacja właśnie, że doszedłem do tego, co chciałem, do tego, co do czego dążyłem, co oglądałem w telewizji, co słuchałem z opowieści. To było naprawdę przeżycie i to są niezapomniane chwile. I też gra na Wembley, i też gra na Stadionie Chorzowskim. I ta cała historia, która się przewalała przez te stadiony, móc na nich stanąć i zagrać mecz, to jest coś nie do opisania. Chyba nawet w najbardziej optymistycznych snach nie zakładał pan, że spośród zawodników debiutujących w ŁKS-ie w lidze to więcej występów w reprezentacji Polski tylko Marek Dziuba od pana zaliczył. No na pewno. No i też gdyby nie pewne sytuacje później, też bym jeszcze kontynuował grę w reprezentacji, z której sam zrezygnowałem, bo to, co działo się w Polskim Związku Piłki Nożnej, było nie do przyjęcia i nie było szans, żebym kontynuował, co zresztą pasowało i związkowi, i mnie też po części, ale bardzo fajnie, że można było jakąś tam kartę zapisać w historii polskiej piłki,
a przede wszystkim no, mój klub, mój ŁKS, tak? Nikt nie powie, że nie wie skąd przyszedł Jacek Ziober i że grał tu, że grał tam. Wiedzą, że to był ŁKS, który mnie wychował. Patrząc tak z perspektywy lat teraz na ten reprezentacyjny dorobek, 46 spotkań, 8 7, bramek. 8, zależy jak to tak. Liczy. Dokładnie. I co pan czuje, co pan myśli? Że mogło być spokojnie dużo więcej. Mogło być dużo więcej. No ale tak to wszystko się potoczyło, że więcej nie było i nie było okazji. No i też chyba taki niedosyt w postaci tego, że nigdy się wam tej generacji nie udało awansować na żaden turniej. O tak, bo no, drużyny mieliśmy też mocno w reprezentacji, bo indywidualności niesamowite. Nie ma co tutaj ukrywać, czy Janek Urban, czy Taraś, czy ja, Jarek Bako, no mnóstwo Prusik, mnóstwo zawodników naprawdę przewinęło się przez reprezentację i Romek też Kosecki, no wielu chłopaków i gdzieś tam się rozmywaliśmy. Nie było takiego monolitu. Indywidualnie patrząc tak na skład, to naprawdę bardzo mocny, bo większość nas grała za granicą i aż dziw, że nie udało nam się osiągnąć awansu na żadną z tych imprez. No, ale mówię, te podziały takie regionalne jakby też brały górę. Za dużo grupek było w naszej reprezentacji. Za dużo wodzirei też niedobrze jak jest, ale mówię, no i też można powiedzieć, że trenerzy, którzy byli, no byli niesamowicie przygotowani, bo ja bardzo szanuję, a na przykład Andrzeja Stajlała, niesamowita wiedza, niesamowite podejście do zawodników. Miał od kogo podpatrywać. Ale żadnemu nie udało się stworzyć na tyle mocnego monolitu, na tyle fajnej grupy, która by się ciągnęła nawzajem, żeby właśnie powalczyć o ten awans. W którym momencie dowiedział się pan o zainteresowaniu ze strony Montpellier, w którym momencie poczuł pan, że to już jest ta chwila, żeby zmienić otoczenie i spróbować sił gdzie indziej? Kiedy byłem kapitanem ŁKS-u, dałem taki wywiad, że trener Jezierski już niczego więcej mnie nie nauczy. Co było zresztą prawdą, bo już tyle lat spędziłem tutaj, ugruntowana pozycja, jeśli chodzi o polską piłkę, że już tutaj więcej nie było szans na zdobycie w tamtych czasach. I właśnie tak to określiłem, że ani trener Jezielski, ani tutaj już w Polsce to już nic chyba nie zdziałam i trzeba zmienić otoczenie. Za to zresztą PZPN mnie ukarał znosząc moją funkcję kapitana ŁKS-u, nie wiem dlaczego się mieszał w te sprawy, bo niby obraziłem Nestora naszych trenerów, ale przecież to nie była odpowiedź ani zgryźliwa, ani obrażliwa. I myślę, że wtedy Tadziu Fogiel, mój menadżer, no wiedział już, że jestem obserwowany i patrzył, jak się dalej te wszystkie sprawy potoczą. Wyjeżdżał pan do Montpellier w najlepszym, podobno dla piłkarza, wieku. Z jakim nastawieniem pan ruszał do Francji? To Montpellier miało być przystankiem do następnego, jeszcze silniejszego europejskiego klubu, czy to już miał być taki cel sam w sobie? Ja nie myślałem o tym, że będzie to przystanek. Jak ja teraz słucham, że zawodnik przychodzi się odbudować. Po części dobrze, okej. Tylko tyle, że jeżeli zawodnik przychodzi się odbudować, to na moich warunkach, jeżeli ja bym był w klubie działaczem, to na moich warunkach przyjdziesz się odbudować.
Natomiast nie, dla mnie to było po prostu zobaczenie czegoś nowego, posmakowanie czegoś nowego, innej piłki, innego podejścia, innego spojrzenia na futbol. I to jakby w tym kierunku szło. Nigdy nie myślałem, że Montpellier to jest przystań, a później chcę iść jeszcze wyżej, jeszcze dalej. I to miało miejsce, bo Montpellier bardzo szybko się zorientowało, że no ma jakiegoś tam rodzynka. I podchody zaczęło robić Monaco, gdzie chciano zapłacić dużo pieniędzy. Montpellier się nie zgodziło, przedłużyło ze mną jeszcze kontrakt. I tak do tego transferu nie doszło. I to by było to, o czym właśnie wspomniałeś, że jakaś tam odskocznia jeszcze wyżej, tak? No bo Montpellier, Monaco, to wtedy Monaco zdecydowanie wyżej stało niż Montpellier. Ale tak się też nie stało. I to też jakby jest wpisane w te losy piłkarskie, gdzie mogło być może inaczej, ale to może dobrze, że tak się stało, jak się stało. A oferta z Montpellier była wtedy jedyna, czy po prostu była najbardziej konkretna z jakiegoś powodu? No wtedy UKS usilnie mnie chciał sprzedać do Niemiec. No chciał gdzieś mnie sprzedać, wiedząc, że te finanse kuleją, tak? Natomiast no dobrze się stało, że myślę, jak teraz ludzie, którzy jeszcze mogą to przemyśleć, powiedzą, że dobrze, że nie poszedłem na spotkanie z niemieckimi działaczami, czy też się spóźniłem, czy też nie chciałem iść, obojętnie jakby to zwał, tak zwał, bo dużo lepiej UKS wyszedł na transferze do Montpellier niż gdzie indziej. Zwykło się mówić, że ten mecz z Belgią w czerwcu 90 roku zremisowany, wtedy pan zdobył jedyną bramkę dla reprezentacji Polski, to była taka wisienka na torcie, która ten transfer przyklepała, mówiąc kolokwialnie, tak było w rzeczywistości, czy już te losy tej transakcji były wcześniej dużo przesądzone? Dla mnie to jest wisienka na torcie, bo to, co tam zrobiłem. Później, co prawda, jeszcze też były fajne akcje i też często oglądane przeze mnie jeszcze do tej pory, ale to było naprawdę bardzo fajne, ale nie, to już było chyba przesądzone i najlepiej o tym wiedział właśnie Tadziu Fogiel. To już było przesądzone, ale no nie można powiedzieć. Tą bramką na pewno też przekonałem już w 100% do siebie działaczy francuskich i już nie było w ogóle o czym mówić. To już było pozamiatane. Pierwszy sezon w Montpellier to przede wszystkim udane występy w europejskich pucharach. Szliście Jarburza w pucharze zdobywców pucharów. No tak, bardzo, bardzo fajna przygoda. Przede wszystkim z PSV, gdzie no, Romario Coman. No wszyscy nas na pożarcie już rzucili lwą, a jednak udało nam się przejść PSV. Także później Stiewa. No bardzo, bardzo, bardzo fajne spotkania, które rozegraliśmy w Montpellier. Później Manchester. Po Manchesterze czekała Legia z Kowalczykiem. Nie udało nam się. Manchester okazał się zbyt silny, chociaż tam zremisowaliśmy 1-1 po bardzo dobrym spotkaniu, gdzie mogliśmy wygrać, no ale u siebie niestety przegraliśmy 2-0 i dość pechowo. No, pierwszą bramkę nam zawalił bramkarz, który no, później w oczach prezesa Nicolena już chyba nie zagrał ani jednego spotkania w Montpellier, jak sobie dobrze przypominam, po tym kiksie, gdzie chciał złapać z połowy boiska strzał. Ani to strzał, ani to podanie. Między nogami wpadła piłka do bramki bramkarza i tak nam podcięło to skrzydła, że przegraliśmy u siebie 2-0. I ta przygoda się jakby dla nas skończyła. Ale pozytywnie, można powiedzieć, bo Montpellier pokazało, że no nie to zinkową drużyną było. Musimy dodać, że Manchester później w finale odrał Barcelonę, więc przegrać z późniejszym triumfatorem to też tym bardziej. Żadna ujma. Tak jest, tym jak bardziej. To się mówi. Tak jest, także tutaj jedyna satysfakcja też z tego. Drugi sezon to z kolei przede wszystkim wywalczenie Pucharu Ligi Francuskiej.
No tak, tylko to już jest takie jakby takie mniej istotne, mniej ważne, mniej wartościowe, można ale, powiedzieć. Ale w CV ale zawsze. I no w tej chwili już nie istnieje ten puchar, więc w historii gdzieś tam zostanie na pewno. Co zapamiętał pan z tego pobytu w Montpellier poza, zakładam, pięknymi widokami wybrzeża Morza Śródziemnego? Wie pan, to jest... To ja muszę powiedzieć, że tam czułem się jak tutaj na UKS-ie. Kibiców miałem za sobą. Stadion naprawdę też żył tym, co się działo. Więc no można powiedzieć, że czułem się tam jak u siebie w domu. A poza tym, kiedy odchodził Eric Cantona, nie wiem, 2 lata temu była telewizja, przyjechała do mnie z kanału Plus Francuskiego robić ze mną wywiad, także tutaj do Łodzi specjalny na temat Montpellier. I też przywieźli taką karykaturę, co sobie myślał prezes Montpellier Nicolin i też, że takie słowa, że bardzo szybko pozwoliłem zapomnieć o Cantonie w Montpellier. To jest też takie budujące i do tej pory ludzie pamiętają. No właśnie, patrząc na pana liczby, prawie 100 występów przez te 3 lata z kawałkiem, mniej więcej 20 trafień, dużo podań, dużo asyst, to szybko się pan odnalazł w realiach Ligi. Tak, ale to też wynikało z tego, że bardzo szybko nauczyłem się języka i jakby nie było tego kłopotu w szatni z komunikacją, z życiem takim prywatnym. Także to bardzo dużo pomogło i myślę, że to było takim kluczem do tego, żeby bardzo szybko wkupić się tam w otoczenie i to życie socjalne zupełnie inaczej wyglądało i bardzo szybko zaczęto traktować mnie jak swojego. Już jako zawodnik Montpellier nie zapomniał pan o macierzystym klubie i regularnie pomagał pan młodym zawodnikom UKS-u przy okazji różnego rodzaju turniejów młodzieżowych organizowanych we Francji. No tak, jest to dla mnie też jakby taka, no, powód do dumy, bo zaproszenie dwukrotnie naszych młodych zawodników do Montpellier, gdzie mogli zobaczyć i mój mecz ligowy i rozegrać te mecze turniejowe i zobaczyć infrastrukturę całą, jaka tam istniała, gdzie w Polsce było jeszcze nie do pomyślenia, żeby taki ośrodek sportowy miał klub. Więc no, dla nich to było przeżycie. Dla mnie też satysfakcja bardzo wielka. Nie mogę ukrywać, że nie, bo naprawdę mnie to sprawiło bardzo, bardzo, bardzo dużą frajdę, dumę i że mogli przyjechać do mnie, że mogłem ich gościć. Także same pozytywy i myślę, że jeszcze przede wszystkim dzielenie się tym, co się osiągnęło z innymi, to było fajne. Spodziewał się pan, że wśród tych młodych chłopców jest późniejszy prezes Łódzkiego Klubu Sportowego? No na pewno nie, tym bardziej, że będzie mu dane walczyć, żeby UKS wprowadzić do elity polskiej piłki z powrotem po tylu latach i prowadzić tą wojnę, ciężką wojnę do tego, żeby do tego doszło, to na pewno nie. No i jeszcze za pierwszym razem bodajże Marek Saganowski był u mnie jako młody zawodnik, więc bardzo fajne rzeczy i bardzo fajne wspomnienia. W 93 roku południe Francji zamienia pan na Hiszpanię. No tak, tak się stało. Też można powiedzieć, że stało się to ze względów polityczno-ekonomicznych klubu, bo jak wiadomo Montpellier jest klubem prywatnym i współpracował bardzo ściśle z miastem. No,
to wszystko jakby zaczęło się troszeczkę walić i wszyscy zawodnicy, którzy no byli ciężarem, można powiedzieć, ekonomicznym, zaczęli być no nie wysprzedawani, bo to brzydkie słowo, ale no, trzeba było tak postąpić, bo odszedł i Valderrama, i Laurent Blanc, ja później inni zawodnicy, nastąpiły zmiany. No i klub po prostu nie było stać na to i później skończyło się to spadkiem do drugiej ligi. Ale takie są koleje losu, i trzeba było się z tym pogodzić. Ja osobiście nie chciałem odchodzić. Jest duży wywiad ze mną we France Football, który mam jeszcze, że ja chciałem zostać. Ja chciałem za wszelką cenę zostać, no ale nie było takiej możliwości. Więc tak, zamieniłem to na Pampeluna. To zanim o Pampelunie, to jeszcze zapytam, czy już wtedy Laurent Blanc wykazywał takie zadatki na klasowego trenera? Czy na klasowego trenera nie można było powiedzieć, no bo był to zawodnik co prawda taki dość, no nie powiem zamknięty w sobie, ale z dużym dystansem do tego, co się wokół dzieje. I jakby tak chłodno patrzący na niektóre rzeczy, czasami zbyt chłodno. I czy można było mówić, że zostanie trenerem i reprezentacji? No nie powiedziałbym. Wtedy nie powiedziałbym. Aczkolwiek no też te rosy trenerskie jego też się nie poukładały tak, jakby on na pewno chciał. W Pampelunie przyszło panu zastąpić Romana Koseckiego, który wtedy odchodził do Atletico Madryt i spotkał pan wspomnianego już w tej rozmowie Jana Urbana. Łatwiej było dzięki temu się zaklimatyzować w północnej Hiszpanii? Może powiem tak, można powiedzieć, że do Pampeluny z dużym ciężarem tam przechodziłem, bo jako największy transfer drużyna stała bardzo nisko w tabeli. No byłem traktowany jako ten, który uratuje pierwszą ligę dla Pampeluny. Ciężko było to spełnić, aczkolwiek w 21 meczach strzelając 14 bramek, to chyba wystarczająca, nawet nie cegiełka, ale i cegła dołożona z mojej strony do tego, aby klub się utrzymał. No niestety, drużyna była... No, może nie do końca ja też wybadałem sytuację, jaka jest w Pampelunie, bo drużyna była dość wiekowa już i tam też trzeba było zrobić już zmianę pokoleniową. No i nie udało nam się utrzymać, mimo tego, że no, ja osobiście ten sezon w Hiszpanii uważam mój za bardzo udany, bo zanim odszedłem, zacząłem sezon we Francji. Bodajże w 6 czy 5 meczach strzeliłem 3 bramki, czyli w sumie 17 bramek w ciągu sezonu, to był dla mnie też bardzo dobry wynik. I we Francji, biorąc pod uwagę Francję i Hiszpanię. Ale nie udało nam się utrzymać i ciężko było z tą presją właśnie kibiców i tak dalej. Chociaż kibiców miałem za sobą. Bo i swoją grą i jakby podejście do tego, bo ja jestem taki bardzo spontaniczny, bardzo żywo reaguję na pewne rzeczy, które dzieją się na boisku. Tam też dostałem w Hiszpanii pierwszą czerwoną kartkę, bo tak jak mówię, ja bardzo tak spontanicznie reaguję na to, co się dzieje na boisku i nie byłem przyzwyczajony do sędziowania w stylu hiszpańskim. Więc i kibiców też miałem za sobą, ale ten ciężar jednak troszeczkę przytłaczał tego utrzymania, że na mnie spoczywał ten ciężar utrzymania zespołu w tej lidze. A jak sobie wcześniej pan radził w Polsce, przyjeżdżając z tą presją, no bo ta łatka też najdroższego piłkarza, kiedy przychodził pan do Francji, w jakiś sposób musiała dawać znać o sobie? To znaczy tutaj w Polsce? Ja myślę, że nie. No, porównując teraz ceny, co to jest 2 miliony 150 tysięcy euro, dolarów w tamtych czasach, to praktycznie nic, tak, w porównaniu z tymi kwotami, które teraz krążą. No ale na tamte czasy to była zawrotna kwota i niesamowite w ogóle taki wydźwięk w uszach dawało.
No, niektórzy to wytykali, wiadomo, jak to teraz jest. Dla niektórych to o Jezus, Bóg wie co, dla niektórych normalne. Jedni to uważali za jakby normalną rzecz, inni za nienormalną. No, ale nie powiem, żeby to się jakby odbijało na mnie i jakieś negatywne rzeczy się wydarzały. Jak grało się przeciwko Realowi i Barcelonie? O, to mecze niezapomniane, zwłaszcza przeciwko Zubizarrecie, tutaj z Barceloną u siebie graliśmy, przegraliśmy 3-2, co prawda, mogliśmy ten mecz nawet wygrać. Tam strzeliłem bramkę, mogłem strzelić drugą. Zubizarreta słynął z tego, że nie kładł się jak inni bramkarze i ja niestety o tym zapomniałem, wychodząc na sytuację sam na sam i złapał, jak to mówią piłkarze, w czapkę mi moją próbę przelobowania go. Ale no z Realem 0-0 też w Madrycie, no też takie chwile, które się nie zapomni, bo jednak te słabsze kluby z takimi wynikami się liczą. Te mecze z gigantami to właśnie były te chwile, które najmocniej pan zapamiętał z pobytu w La Liga, czy jakieś inne spotkania mimo wszystko? Nie, no na pewno te spotkania są jakby takie najważniejsze dla każdego. Przede wszystkim debiut też z Sewillą, gdzie też w debiucie chyba bodajże jako jedyny debiutant udało mi się strzelić bramkę. Tam zremisowaliśmy na wyjeździe 1-1, bardzo cenny remis, też z bardzo mocną Sewillą. Także no to są takie mecze, musiał jeszcze pokopać w pamięci długo, żeby coś jeszcze sobie poprzypominać, ale to są takie spotkania, które najbardziej tkwią w pamięci. Po pobycie w Hiszpanii na jedną rundę ściągnęła pana do Polski Amica Wronki. Jak do tego doszło? Długa historia, bo miałem tutaj wylądować, w swoim klubie, w moim klubie. No niestety pan Ptak wtedy jakby nie wiem, czy mnie nie chciał, ale dziwna rozmowa miała miejsce późnym wieczorem. Pan Ptak stwierdził, że ja mam prosić jego, żebym zagrał w ŁKS-ie, co mnie bardzo zdziwiło. Dlaczego ja mam prosić, żebym grać w ŁKS-ie? To nie za bardzo mogłem to zrozumieć, ten tok myślenia. No i się stało tak, że do rozmów nie doszło i ten plan jakby spalił na panewce, bo ja byłem otwarty na to, żeby przyjść właśnie do ŁKS-u i tu nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o nic. Wszystko jest do dogadania i do tego, żeby to poukładać, było. Natomiast było stanowcze, że nie, no to nie. To się trafiło do Amiki Wronki, gdzie też sobie bardzo cenię, bo tam bardzo dobry sezon rozegrany, też wiele bramek. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Był to z perspektywy czasu dobry wybór? Myślę, że tak, bo bardzo fajnie sportowo przede wszystkim, podkreślam, sportowo. Bardzo fajnie to dla mnie było, też bodajże 20 spotkań rozegrałem w Amice, czy 21, też chyba 14 bramek, czy 15 bramek i super, bardzo, bardzo fajnie. Potem był jeszcze temat powrotu do ŁKS-u, czy to już była zamknięta karta? Nie, to była zamknięta karta. Ja mówię, było zbyt wielu, być może moja osoba przeszkadzała niektórym panom, niektórym ludziom, że do tego nie doszło, nie wiem w jaki sposób, natomiast nie, już później nie było takich prób, zbyt wielu podpowiadaczy, którzy no, nie cierpią konkurencji, można powiedzieć, i tak się stało, że nie do ŁKS-u już nie trafiłem. Efekt był taki, że zamiast do ŁKS-u, który walczył o Mistrzostwo Polski w 98 roku z powodzeniem, wylądował pan jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Tak, to niefortunna przygoda, bardzo pechowa, bo zaczęła się tutaj zresztą na ŁKS-ie, bo poprosiłem wtedy trenerów, przygotowując się do wyjazdu właśnie do Stanów, żeby trenować z pierwszą drużyną i w którejś z gierek
Mirek Trzeciak tak kopnął, chciał uderzyć na bramkę, ja go wyprzedziłem i miałem nogę postawną, Mirek z tyłu pod kolanem, no próbując oddać strzał, kopnął mnie i zostały zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. Co prawda pojechałem tam do Stanów, tam zresztą zapadła decyzja, że w Stanach mnie zoperują. I później dość ciężko było powrót, znaczy cała operacja i wszystko poszło wyśmienicie, bo po 6 miesiącach już mogłem grać w piłkę. Natomiast w Hiszpanii przeszedłem operację Achillesa i ten Achilles jakby zaczął tam doskwierać w Stanach Zjednoczonych. I tam już no nie mogłem jakby dojść do pełni sił i nawet nie dotrwałem do końca kontraktu. To było 4 lata po mundialu w Stanach Zjednoczonych. Jak wtedy faktycznie ta popularność soccera wyglądała za wielką wodą? Nie, ja powiem tak, ta otoczka, która była tutaj w Europie na temat piłki nożnej amerykańskiej, jest dość myląca, bo wbrew pozorom bardzo silne zespoły. Bardzo silne zespoły i bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy. Tam ja akurat byłem na Florydzie prawie przez 2 lata i bardzo wielu zawodników tych nacji hiszpańskojęzycznych i bardzo utalentowanych i bardzo dobrych zawodników grających właśnie w lidze amerykańskiej i poziom naprawdę dość wysoki, jak nie bardzo wysoki. Uważam, że wiele zespołów, gdyby grała w polskiej lidze, przepraszam bardzo, ale okazałoby się, że dla emerytów jest polska liga, a nie amerykańska liga. Także to jest bardzo mylące spojrzenie było. Teraz może już się wyrównało troszeczkę, dzięki temu, że no te Stany Zjednoczone z MLS no coraz częściej są pokazywane i są propagowane. Gdyby nie te wspomniane problemy zdrowotne, to jeszcze kilka lat znalazłby pan w sobie motywację, żeby walczyć o najwyższe cele. I tutaj wracamy do tego pytania, które było wcześniej zadane, które żeśmy już tutaj skomentowali razem. Jak te treningi za tamtych czasów? No właśnie, te 5 lat, które później gdzieś tam na koniec się odbijają, to są właśnie te 5 lat, których zabrakło może, żeby to pociągnąć jeszcze do 35 może lat, może jeszcze trochę. Dlatego też później z perspektywy czasu, jak patrzę, to czy jest sens zaczynać w wieku 16 lat? Może nie. Może nie, może powoli wprowadzać. Chociaż teraz ci młodzi zawodnicy mają tą szansę, że trenerzy zupełnie inaczej się podchodzi do takiego zawodnika. Nie te same obciążenia, nie te same wymagania. Daje się tą chwilę na dopasowanie, na zrozumienie tego, co trener chce, więc zupełnie inaczej być może by się to potoczyło. Ale to są właśnie te ciężary, te biegi długodystansowe, które później no, niestety w kościach wychodzą. Psychicznie ciężko było znieść ten przymusowy rozbrat już z boiskiem na stałe? Ja myślę, że nie. Ja wbrew pozorom nie miałem jakby problemu z tym, że nikt mnie już nie klepie po plecach i nikt nie dzwoni, nie przychodzi i nie gratuluje jakiegoś tam spotkania czy jakiejś tam bramki. Traktowałem to jako normalną kolej rzeczy. Ja nie wiem, niektórzy używają takiego sformułowania normalny człowiek, a przepraszam, jak się gra w piłkę, to się nienormalnym człowiekiem, tak samo jest się normalnym człowiekiem, więc dla mnie to było normalne. Akurat tak się ułożyło, że te kluby zagraniczne, w których pan występował, położone w wyjątkowo malowniczych miejscach, nie kusiło, żeby osiąść na stałe, czy to właśnie w basenie Morza Śródziemnego, czy na Florydzie? Tak, tutaj bym musiał dotknąć swoich rzeczy osobistych, prywatnych. A nie chcę nikomu ani zrobić przykrości, ani coś złego powiedzieć, więc ten temat przemilczę. Okej, przechodzimy zatem do następnego pytania. Dużo ma pan pamiątek z czasów gry w ŁKS-ie, z czasów w ogóle zawodniczej? Z czasów gry w ŁKS-ie chciałbym mieć, bo nawet koszulki nie dostałem, jak odchodziłem z ŁKS-u. A to dlatego, że no, takie czasy były, że każdy
Każda para sprzętu to była rozliczana i no ciężko było cokolwiek wziąć, a już koszulka jest tą, w której się grało, to już w ogóle, bo pan Jan Sobieski pewnie by mnie ganiał i ścigał nawet we Francji, gdybym zabrał ze sobą jeden komplet ŁKS-owski. Natomiast no na pewno z Mistrzostw Polski, artykuły, ŁKS, cały czas w domu jest i czy to u mojego taty, czy u mnie w domu, to jest obowiązkowo, więc wszystkie wycinki i tak dalej, wszystko jest. Zeszyty co prawda już kolor zmieniły, ale wszystkie artykuły także są w bibliotece, więc no pamiątek jako takich jest dość sporo. A które wyróżnienie sobie ceni pan wyżej? Tytuł najlepszego piłkarza w kraju z 90 roku, czy miejsce w 11 stulecia Łódzkiego Klubu Sportowego? Ja myślę, że każde wyróżnienie powinno cieszyć. Nie można być zachłannym i każde wyróżnienie, nawet to najmniejsze, to najdrobniejsze, powinno cieszyć i powinno sprawiać radość i wywoływać uśmiech na twarzy. I ja tak do tego podchodzę, że każde wyróżnienie, a zwłaszcza to wyróżnienie dla mnie było ważne, że z ŁKS-u jestem, tak? To było dla mnie bardzo istotne, że przewija się ŁKS, Łódzki Klub Sportowy i to było dla mnie istotne. Że ktoś z Łódzkiego Klubu Sportowego coś zdobył. Obojętnie co by to nie było, ale coś zdobył. I to myślę, że powinno też młodym ludziom przyświecać. Wtedy w 90 roku spodziewał się pan tej wygranej w plebiscycie? Nie. Najpopularniejszego było, nie było, tygodnika piłkarskiego? Nie spodziewałem się. I tym bardziej byłem mile zaskoczony tym wyróżnieniem. Na balu Mistrzów Sportu tutaj w Łodzi bodajże pierwszy raz, kiedy nawet dostawałem szarfę za 10. miejsce, to też byłem niezmiernie zadowolony z tego 10. miejsca. Więc dla mnie zdobycie pierwszego miejsca, no to też w ogóle bardzo fajna sprawa. Ja co prawda nie mogłem tu przyjechać. Nagrodę odbierali moi rodzice, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko się toczyło i przemiłe wspomnienia. A poza tym pamiętam jeszcze, że miałem okazję jechać bodajże do Katowic. Jechaliśmy z trenerem Świętej Pamięci Jezierskim po odbiór właśnie nagrody piłkarza roku. Właśnie razem jednym samochodem jeszcze mieliśmy okazję pogaworzyć na temat piłki nożnej. Przypominam sobie, że trener pytał, jak w ogóle się trenuje tam na zachodzie i tak dalej. Ja pamiętam jak do dziś, że jak powiedziałem, że no, tam się nie biega, nie podnosi ciężarów, bo tak było, no to jak oni tam grają? Takie pytanie. No normalnie grają. To wszystko można było zrobić na boisku. Ale mówię, no to są takie miłe wspomnienia i nie do zapomnienia. Już w trakcie naszej rozmowy padło parę nazwisk, więc zakładam, że wybór będzie trudny, ale jakby trzech najlepszych piłkarzy, z którymi miał pan okazję grać u boku, to kogo by pan wskazał? No na pewno Valderrama. Carlos Valderrama, zawodnik nieprzeciętny, nietuzinkowy. Bardzo fajnie nam się nawet na treningach grało. Stasiu Terlecki to już nie będę mówił, bo bajeczna technika i to wyczucie rozwiązywania problemów boiskowych, no niesamowite, więc tutaj na pewno on. No i ja będę zostawał tutaj przy naszym podwórku. Bo jak pamiętam, także próbowałem naśladowywać Włodka Smolarka. Także tutaj myślę, że ta trójka na pewno. A jeżeli chodzi o przeciwników, przeciwko którym miał pan okazję się mierzyć, to... Było przeciwników. Czyje postacie wpadają do głowy? Na pewno ten mecz, który graliśmy, niby to charytatywny, niby to nie wiadomo, co to było. We Włoszech, kiedy była okazja grać przeciwko Maradonie. Zobaczyć, jak on się porusza, zobaczyć,
prowadzenie piłki i zobaczyć jego wizję grając, to było coś niesamowitego. To bardzo fajnie. Zupełnie inaczej niż z perspektywy telewizora. Zupełnie to jest coś innego, coś z innej planety wtedy. A tutaj takich zawodników, no to na pewno bym wymienił dwóch jeszcze, i to z Barcelony, bo byłby to Romario i byłby to Laudrup. No, zawodnicy też nieprzeciętni, nie tuzinkowi. Wiadomo, Romario wykończyć akcję, zawodnik też bajeczny, o bajecznej technice, a wszystko widzący Laudrup i potrafiący zagrać tyłem stojąc do bramki, to już ja bym sobie takich pomocników życzył i każdemu innemu napastnikowi. Jeżeli chodzi o te wszystkie bramki przez pana zdobyte w kategorii najpiękniejsza i najważniejsza, to które by pan wymienił? Nie mam jakby takiej swojej najbardziej ulubionej, ale dużą radość mi sprawia właśnie ta bramka z Belgią, o której już wspomniałeś, i bramka z Holandią, także 1-1 na wyjeździe. Także taki rajd z połowy boiska praktycznie i przelobowanie bramkarza. Niezapomniane dwie bramki z Lechem Poznań tutaj. Po meczu, gdzie w końcówce, w ostatnich 12 minutach chyba bodajże padło 8 bramek, tak? Te dwie bramki tutaj z Lechem na UKS-ie. Ta bramka z Widzewem na pewno, bo to chyba bodajże pierwsza bramka głową, którą strzeliłem w swojej karierze. No tak to mówię, no musiał długo myśleć. Ostatnie bramki dla UKS-u swoje pan pamięta? Wtedy już pan wiedział, że wyjeżdża. Nie, z Łodzi. Nie pamiętam, przyznam szczerze. Wygrana 4-0 i dwie bramki ustalające wynik też z Zagłębiem Sosnowiec, tu przed własną publicznością. No to tak, to, ale wyleciało mi z głowy, powiem szczerze, wyleciało mi z głowy, na pewno. Pamiętam mecz w Bydgoszczy przed wyjazdem UKS-u, kibice podrzucali mnie na rękach, dziękując. To było też ostatnia piękne. Kolejka sezonu. Ostatnia kolejka sezonu, dokładnie. To było też bardzo fajne, bardzo, bardzo miłe. I takie rzeczy, no mówię, zostają w sercu i za to kibicom na pewno UKS-u będę dziękował zawsze. Teraz często jeszcze kibice zaczepiają, gdzieś podpytują? Ci starsi na pewno. Ja zawsze byłem takim, mówię, zawodnikiem, który nie zadzierał nosa do góry, i czy to pan, powiedzmy, niekoniecznie wąchający perfumy do mnie podszedł, czy obojętnie kto by to nie był, zawsze stanąłem, porozmawiałem i mam satysfakcję z tego, że ludzie jednak pamiętają. Mówię to o tych starszych kibicach. Ci starsi też mówią swoim młodym, bo wiele razy mi się zdarza, że starszy pan z synem czy z wnukiem podejdzie i tłumaczy, kto zaś. Więc to są takie miłe rzeczy, że jednak się pamięta, że jednak jakaś tam ta karteczka już może pożółkła historii, jednak jest pamiętana. Jeszcze jakiś kontakt z osobami z klubów zagranicznych, gdzie pan występował, jest od czasu do czasu? Odzywacie się przy jakichś okazjach? A tak. A między innymi nawet z Laurent Blanc, między innymi z Wilberem Surwinem, reprezentantem Holandii zresztą, który został w Montpellier i tam mieszka. Dzwonimy do siebie. We Francji więcej też prywatnych kontaktów. W Hiszpanii mniej, ale też mam tam, można powiedzieć, no, kilkoro przyjaciół. Niekoniecznie, jeśli chodzi o drużynę, ale tak. Która kuchnia bardziej smakowała, francuska czy hiszpańska? O, jedna i druga jest pyszna. Zapewniam, że bardziej tusta hiszpańska,
ale jest no naprawdę, maseczkę mam, ale już mi ślinka cieknie. W którym momencie pojawiła się u pana pasja do futbolu plażowego, bo po zakończeniu kariery na Zielonej Murawie przeniósł się pan na piasek? A to ja wiem, czy to była pasja, to była taka przygoda. Przygoda bardzo fajna zresztą, bo zakończona udziałem w Mistrzostwach Świata w Brazylii. Taki fajny też kilka lat spędzonych z chłopakami, którzy chcieli tą dyscyplinę sportu uprawiać, która była zupełną nowością wtedy. To przekonał mnie do tego wtedy Michał Sieczko, który przyjechał do mnie do domu i zaproponował, żeby poprowadzić tą drużynę i przede wszystkim stworzyć ją, bo to pierwsze Mistrzostwa Polski wtedy się odbywały, tej dyscypliny odmiany piłki nożnej. I ja sobie to obserwowałem, chłopaków powybierałem, później pierwsze zgrupowanie i większość z nich pozostawała. Później większość z nich grała z powodzeniem w reprezentacji Polski, czy tej, czy tamtej. Więc bardzo fajne spojrzenie i cieszyło mnie to, że moje wybory, które ja poczyniłem, wybierając tych chłopaków, bo i Boguś Sagarnowski, i Wydmuszek, bo oni później grali tej niby oficjalnej, w tej niby nieoficjalnej reprezentacji Polski, wiadomo, po tych waśniach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Ale to mnie cieszyło i że te wybory były trafne, że te wybory były trafione i spełniły to, co miały do spełnienia. Między innymi zaszczepił też pan synowi zamiłowanie do plażówki. A tak. No Witek nie miał jakby szczęścia do piłki nożnej. Być może nazwisko mu przeszkadzało. Ja uważam, że tak. Aby tutaj nawet w ŁKS-ie wylądował. Już nie chcę roztrząsać tych tematów. Ale ja kiedyś powiedziałem swojemu synowi, że tak czy tak z orzełkiem na piersi zagrasz. I tak się stało i bardzo się cieszę, że także jest uczestnikiem dwukrotnym Mistrzostw Świata w piłce nożnej plażowej, że był kapitanem reprezentacji swojej drużyny, że tyle występów ma w reprezentacji i że spełniony także też jest sportowo. Także bardzo, bardzo, bardzo fajne przygody. Z jakimi mitami dotyczącymi grania na piasku spotykał się pan najczęściej? Że co to jest, wszyscy generalnie, co to za sztuka jest kopnąć piłkę na piasku? No właśnie, no jest to bardzo wielka sztuka. A poza tym, że nie ma nic łatwiejszego jak granie na piasku. No to zapraszam pobiegać. 5 minut. O ile człowiek wytrzyma 5 minut. W takim tempie biegać na piasku, kopać piłkę, walczyć o nią. Także, no mówię, to są takie pierwsze podstawowe, tak? Że to żadna sztuka. Druga funkcja, przy której pan został, pozostając przy piłce nożnej, to funkcja eksperta telewizyjnego. Jak rozpoczęła się pana przygoda z mikrofonem i studiem? A to się zaczęło się. Tutaj muszę powiedzieć, że wciągnął mnie w to Mateusz Borek. Mati mi zaproponował wtedy jeszcze stację Kanał Plus. Później była chwila przerwy, później Polsat, przy którym jestem do tej pory. Także tak to jakby tak się to toczy. Dużo większa trema siadając. Rozpoczynając transmisję meczu, była na początek niż wybierając na murawę, można to jakoś porównać? Znaczy się trema większa, bo jednak nie, miałem takie wyobrażenie, że więcej ludzi mnie może słuchać i to jakby tak zupełnie inaczej, na stadionie wiadomo, no 20 tysięcy, okej, okay. Ale mecz ogląda dużo więcej osób. Więc no, trzeba było tak jakby uważać, ale później jednak
doszedłem do tego, że no, trzeba mówić to, co się widzi i to, co się uważa. I to jest najważniejsze. Jedni się z tym będą zgadzać, drudzy nie, co mnie zupełnie przestało interesować. Jedni to będą uważać za zdanie eksperckie, drudzy, że to głupota, więc przestałem w ogóle na ten temat, o tym myśleć, tak? I po prostu mówić to, co się widzi, a że no, nieskromnie mogę powiedzieć, że mogę sobie pozwolić na pewne uwagi, no to jakby już później to już tak spokojnie to przeszło, płynnie. Dużo czasu pan potrzebuje na... No, trzeba poczytać. Poczytanie przed transmisją? Tak, przede wszystkim trzeba poczytać, trzeba, no, transfery jakie są i tak dalej, to wszystko trzeba mniej więcej zgłębić. No też bez przesady, bo nie jestem jakby komentatorem prowadzącym i nie będziemy sobie wchodzić jakby w szczegóły i w rolę ani ja jego, ani on moją. Ja bardziej też skoncentrowany jestem, powiem szczerze, na piłce, na tym, co się dzieje na boisku, niż na statystykach i innych rzeczach, aczkolwiek trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Dużo trudniej komentuje się mecze z udziałem byłej swojej drużyny w porównaniu z innymi? Czy gorzej? Może bardziej człowiek myśli, kurczę, żeby nikogo nie uszczypnąć. Ale na pewno trudniej, tak, bo unika się jakby pewnych rzeczy, żeby nie powiedzieć. Natomiast z innymi zespołami no, można sobie pozwolić na takie rzeczy. Tutaj jednak trzeba może bardziej delikatnie to ujmować. No to w tym momencie doszliśmy do momentu, kiedy muszę zapytać, na co w takim razie pana zdaniem stać ŁKS w tym sezonie? Ja od początku mówiłem tutaj, na pewno świadkiem jest Darek List. Ja mówiłem, że ŁKS wejdzie i z powrotem do Ekstraklasy i ten rok, który był, potraktuję jako takie dobre przetarcie, dobrą lekcję, z której zostaną wyciągnięte słuszne wnioski. I tego się będę trzymał. Gdyby nie te dziwne czasy, które nastały pandemii, gdyby nie to, że no, te badania i zawodnicy, którzy są dotknięci tym COVID-em, no, nie mogli uczestniczyć w meczach. Być może ta końcówka sezonu też by była inna. Natomiast jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, ŁKS stać na to, żeby wrócić do Ekstraklasy. ŁKS na pewno jest zespołem, który w tej chwili nie może sobie pozwolić na kreowanie gwiazd, który musi być monolitem, jednością, jednym wielkim takim walcem, który ciągnie w jedną stronę. Na kreowanie gwiazd przyjdzie pora później. Natomiast trzeba stworzyć właśnie tą drużynę z takim charakterem łódzkim, ŁKS-owskim, takim, który można by było w jakikolwiek sposób określić. I to jest taki klucz dla mnie, który będzie najważniejszy. Co jest w takim razie największym atutem w tej chwili ŁKS-u w tym boju o powrót do Ekstraklasy, pana zdaniem? Ja myślę, że przed tą rundą to, że tyle punktów zostało zdobytych i taka, można powiedzieć, w miarę stabilizacja. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. To jest nie do przecenienia. Nie można się przejmować tą końcówką zeszłej rundy. Teraz najważniejsze jest to, aby te punkty jak najszybciej wracały z powrotem do tabeli ŁKS-owskiej. Jak najmniej kontuzji i tak dalej, i tak dalej. A co można więcej powiedzieć? Myślę, że siła ŁKS-u będzie w tym, że będzie to monolit. Że będzie to monolit i ja sobie życzę tego, żebym nie musiał mówić, że tego zawodnika wyróżniam, a tego nie. Chciałbym powiedzieć, że cała drużyna w pełni i w 100% zasługuje na to, żeby ją wyróżnić. W jakich obszarach widzi pan największe rezerwy jeszcze do wydobycia, jeżeli chodzi o młodszych kolegów? Możliwości finansowe? Nie, bo od tego wszystko zależy, prawda?
od tego wszystko zależy. Trzeba realnie patrzeć na możliwości i na to, na co stać dany zespół, aby nie przeszacować pewnych rzeczy. I to jest myślę najważniejsze. Wszystko, jeżeli robi się z głową, można z małego zrobić duże i później czerpać z tego korzyści. Myślę, że UKS na razie ma 3 wzmocnienia, które mogą wystarczyć praktycznie w każdej linii, co spowoduje też, że będzie rywalizacja w zespole, mądrze zrozumiana przez zawodników. Przestrzegam przed tym, przed obrażaniem się, jeżeli któryś będzie musiał siąść na ławkę rezerwowych. Mądrze zrozumiana rywalizacja i dążenie do celu. I dążenie do celu i wiara przede wszystkim w to, że jest to możliwe, a jest to możliwe. Runda wbrew pozorom będzie długa i wymagająca. Zaczyna się w połowie lutego, kończy w połowie czerwca. Czy to źle? Myślę, że dobrze, bo jednak grać jest lepiej i fajniej niż trenować. I myślę, że ten rytm właśnie meczowy może spowodować to, że jak drużyna załapie, to pójdzie już jednym wielkim rozpędem. I jedyne, przed czym trzeba przestrzec, to przed tym, żeby nie za bardzo czytać i słuchać to, co piszą nasi wspaniali redaktorzy w gazetach, że tak pięknie, tak łatwo i tak ślicznie to wszystko wygląda, bo w każdej chwili przyjdzie, może przyjść kryzys i trzeba się z nim pogodzić, a przede wszystkim być na niego przygotowanym. I tylko to, nic więcej. Na ulicę Minerską do ośrodka Akademii zagląda pan czasami patrzeć, jak ci najmłodsi z najmłodszych trenują? Rzadko, przyznam szczerze, bez bicia, rzadko. Ale kiedy patrzy pan na całokształt tego kompleksu, to co pan sobie myśli? Nawet nie myślę, zazdroszczę. Po prostu zazdroszczę tych czasów, tych boisk, tego sprzętu. Po prostu zazdroszczę, tak. To jest forma takiej sportowej zazdrości, kiedy my nie mieliśmy takich rzeczy. Teraz to brzmi jakby, nie wiem, wysłuchać Janka Tomaszewskiego z czasów Wembley, 74, Trump, Kokorki i te sprawy, ale tak było i tak trzeba to określić. Tego można zazdrościć tym młodym adeptom. Przede wszystkim można im życzyć chęci do tego, żeby mieli takie zacięcie, jak my mieliśmy, nie mając nic, żeby oni mieli, mając wszystko. Jak jest Jacek Dziober prywatnie? Czym się interesuje poza piłką nożną jeszcze? A sport, przede wszystkim sport. Jestem sfokusowany na sporcie. Piłka nożna przede wszystkim. Lubię hokej, uwielbiam hokej. Tato mnie prowadzał do naszego pałacu, kiedy bronił Walek, Kosyl, Poc i inni zawodnicy, Stopczyk, no po prostu masakra. Hokej to ja mogę oglądać cały czas. No, skoki narciarskie swoją drogą, także to są rzeczy, które mnie zajmują w ciągu dnia. Wnuk, także już jest. Urwis, także też jest co robić. I jest szansa na kolejnego Ziobera w koszulce UKS-u. Miejmy nadzieję. Życzyłbym sobie i tacie, mojemu synowi, żeby tak było i jego żonie Marcie. Także myślę, że też by mieli dużo pociechy, jak i dziadek zresztą, nie ukrywam. Jak na razie każdy sport to tak, więc nie trzeba mu nic tłumaczyć, nic mówić, tylko pokazać i to wszystko. Więc fajnie, na pewno. W listopadzie skończył pan 55 lat, ciągnie jeszcze na boisko gdzieś rekreacyjnie ze znajomymi trochę pokopać, pośmiać się, powygłupiać przy piłce? To znaczy tak, bardziej popatrzeć, bo zdrowie nie pozwala, żeby pobiegać. Ale tak, no ciągnie, no to jest coś niesamowitego, że jeszcze głowa na pewno chce, wszystko fajnie, ale niestety nie można. To jest nieuleczalne, to jest narkotyk, to nie ma tak, że się człowiek odetnie, to nie wierzę w to. Czego życzył pan sobie na rozpoczęcie tego 2021 roku? Sobie, czego ja życzyłem?
No zdrowie to wiadomo, tak? Zdrowie to wiadomo. Ale spokoju, przede wszystkim spokoju i niczego więcej. Dużo dobrych emocji sportowych. Pozytywnych, tak. Pozytywnego podejścia. Dużo uśmiechu przede wszystkim. Trzeba jednak żyć pozytywnie nastawionym, no uśmiechać się i czerpać naprawdę z życia to, co jest najpiękniejsze, radość. Wspominał Pan o tych występach na najważniejszych stadionach Europy. Co Pan czuje, patrząc tutaj przez okno na ten stadion, który dobrze pójdzie już w tym roku, będzie ukończony? Wreszcie stadion, wreszcie kibice będą mogli tutaj pokrzyczeć, wreszcie będzie atmosfera, wreszcie będzie tak jak kiedyś. Brakuje mi co prawda tych drzew okalających tutaj i tego zegara, ale to już też historia. To już też historia i cieszę się, że ci zawodnicy będą wychodzić i będą mogli spojrzeć na trybuny, miejmy nadzieję, pełne kibiców i poczuć ten smak naprawdę prawdziwego stadionu, prawdziwej atmosfery i radości, i dumy z tego, że mają na koszulce ten ŁKS i że to jest w Łodzi. Kiedy tylko będzie taka możliwość, na trybunie wśród kibiców będzie też Jacek Dziobar? Tak, oczywiście będę. Mówię, jak zdrowie dopiszę i nie będzie żadnych przeciwwskazań, to na pewno tak, na pewno. Panie Jacku, w takim razie dziękujemy za rozmowę, życzymy dużo zdrowia, życzymy sobie, żebyśmy się jak najszybciej spotkali tu już podczas walki o ligowe punkty, o pucharowe kolejne rundy, bo przecież cały czas ŁKS też jest w grze o Puchar Polski. Mamy nadzieję, że ta podróż rozpoczęta w Łodzi przez Montpellier, Pampelunę, w międzyczasie z krótkim przystankiem na Florydzie, Wam się podobała. Gościem galerii ŁKS-iackich sław tym razem był Jacek Dziober, który w barwach ŁKS-u rozegrał 202 mecze ligowe, zdobył 26 goli i jako piłkarz ŁKS-u wywalczył m.in. tytuł najlepszego polskiego piłkarza w 1990 roku. Panie Jacku, raz jeszcze dziękujemy, do zobaczenia. Ja dziękuję, życzę wszystkim jak najwięcej sportowych fajerwerków, tych pozytywnych, dużo zdrówka, dużo uśmiechu i dużo radości z oglądania tutaj na nowym stadionie spotkań Łódzkiego Klubu Sportowego. Do zobaczenia.